Elo, elo 320. Witam was widzowie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj wyjątkowo zagramy sobie, znaczy w zasadzie wrócimy do Thief Simulatora. Jakiś czas temu, chyba z pół roku temu, no będzie pół roku już w styczniu, jeśli się nie mylę. Wrzuciłem odcinek z Thief Simulatora właśnie. Później nagrywałem, bo w sumie ciekawa gra do prowadzenia serii. Ale teraz pozostała mi tylko i wyłącznie finałowa misja. No to pomyślałem sobie, że kurde, przynajmniej finał nagram. Czemu by nie? Przynajmniej dla tych, którzy może chociaż trochę znają się symulatora, pokażę co mam. Odblokowałem sobie wszystko, co można było kupić. Tutaj kupiłem kryjówkę, ten samochód, drugi. Wszystkie perki mam odblokowane. No i pozostało mi właśnie podłożyć dowody do Lombardich, czyli gości, którzy nas wykiwali. Jeżeli dobrze zrozumiałem, no to pracowaliśmy do właśnie jednego z Lombardich. Wydaje się, że to jest mafia jakaś. Z jakiego? Na początku był naszym szefem, Vini, tak zwany. Później właśnie wykiwał nas. Powiedział, że o, kończymy, kończymy. Jeszcze przed tam bramą masz paczuchę. No i tam była bomba w tym. Jakimś cudem nasza postać nie ucierpiała w żaden sposób. Bazę mamy zniszczoną. Później musieliśmy właśnie zbierać różne dowody, włamywać się po kolei do wszystkich tych domków w dzielnicy przemysłowej. No i teraz czas włamać się do twierdzy. Mamy czterech strażników, którzy cały czas są w domu. Tak, gdzie my się mamy dostać? Do garażu. Garaż jest pewnie gdzieś z ty. A tu? To jest garaż? Chyba tak. Tutaj jest garaż. Ale to nie będzie wcale takie trudne. Mamy też super laptopik, za pomocą którego możemy sobie odblokować bramy. Strażnik patrzy. Co jeszcze może zrobię miniaturkę? Dobra, nagrywa mi się. Raczej tak. Dobra, zobaczymy jak tam pójdzie. Do garażu. Zwykle miałem oznaczone to w jakiś sposób, gdzie mam coś dać. Tutaj mam to na czuja zrobić. O, tu jest jeszcze kamera, której zaznaczyłem. Chciałby się mieć. Tutaj w tryniu całkiem nieźle. Uda mi się wyłączyć drugi panel jakoś? Nie, tam się. On się tam obraca i mamy chwilę, żeby przejść na lewo. Ale wiecie co, spróbujemy ich okraść jeszcze dodatkowo. Fabuła fabułą, ale jeżeli tu jest garaż, no to utrudnijmy sobie troszkę zadanie. Wydaje mi się, że przełącznik jest w środku. Nie? Sobie nic z tym nie robi, także randomowy gość tworzył sobie bramę i stoi przed nim. Tu jest garaż. Co ja mam tu zrobić? Shit. Chyba widzę, dlaczego to jest impossible. Nie widzi mnie. Powiedz, że mnie nie widzi. Mogę tu coś? Chyba mogę. Co to będzie? Okno. Nie, co? Co to zrobiło? To było to samo. Niekoniecznie. Przydałoby się kamery włączyć, bo ja tu nie przejdę. O, bo barim, 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 barim. Cz, cz.
przejdę z tym symbolem. Może tam jest garaż. Kamera? No tak. Dobra. Druga próba. Dobra, słuchajcie, nie chciałem wam tego pokazywać, ale mam już sposób. Mam już sposób na ten domek i faktycznie, tak jak przypuszczałem, ten trzeci panel, do którego na razie nie doszliśmy, to są kamery. Nie. Chwila. I w zasadzie, żeby dojść do tamtego panelu, musimy zdać się na farta. Tyle. Pokażę wam teraz, jak ja to zrobiłem poprzednio. Powiem przed chwilą, ale chciałem to pokazać na nagraniu. W zasadzie wszystko robimy tak jak przed chwilą, tyle że speedrunujemy to. Ojej, tylko nie tak, żeby nas usłyszeli. Nie musimy się dostać do tamtego rogu. Zrobimy to w momencie, jak ten strażnik pójdzie sobie tam. Jeszcze raz. Patrzcie teraz na magię. Czary mary. Liczę na to, że znowu będzie tak jak przed chwilą. Uwaga. Widzicie? On mnie nie widzi. Na szczęście. Mamy wyłączone kamery. Teraz jedyne, co musimy zrobić, przedostać się do garażu. Niezauważenie. Nie mogą zauważyć. Wątpię, że im się uda. To jest słabo, że w zasadzie przez farta przejdę ostatnią misję, ale nie zabezpieczyli się. Ich problem. A, nie tu. Aha, no tak, jak zwykle proste, ale ja kombinuję. Próbujemy jeszcze ukraść ten samochód. Dobra, podkładamy do wody, pyk. Chyba uciekamy. A to nie wszystko. A widzisz. Dobra, ale jeszcze z pieprzem i z samochodem. Tu nie, ale to chyba ma, no właśnie, słuchajcie, sygnał kluczyka. No dobra. No dobra, czyli to była pierwsza część dopiero. Dobrze? To kontynuujmy. Się na pierwszym piętrze. O, kurwa. Co ja bym się stąd wydostał mimo wszystko? Byśmy mieli tą część już zaliczoną. Zapiszmy sobie tutaj ten postęp niejako. I wrócimy tutaj jeszcze raz. Czy to jest takie proste? Myślałem, o właśnie. To jest tak, to jest to, o czym mówiłem. Ten nam po prostu podłożył takie pudełeczko i to nam pierdykło. Dlatego tak czy siak dobrze zrobiłem, że kupiłem tę kryjówkę wcześniej. Bo okazało się, że fabuła właśnie tego chciała. Co nam... Dobra, zacznijmy. Znowuż. Pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk. Cyk. Ej, nie wiem, takie łatwe. Nie, nie tu. Tutaj sobie pewnie utrudniłem. Bra, otwarte. Kolo, gość pokój. Już się obrócił? Już się obrócił, ale jest. Ale zatrudnił sobie, kurde, strażnika Teksasu chyba. O, nie widzimy. Nie widzimy. Bardzo dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Podoba mi się.
Podoba mi się jego rozumowanie. Tego ziomeczka tu. Dobra, po cichu, macie już rolety. Tak jest. Dobra, gdzie? Na pierwszym piętrze. Ui. Czyli tak, na pewno musimy się nie kończyć na to fronto, kurde, tam jest chyba wejście jeszcze drugie z boku, bo myślałem, że będę musiał od frontu. To tutaj ten gościu, od frontu raczej nie ma jak, że to jest ściana i możliwe, że jest ściana, bo tutaj wisi coś, no nie? Możliwe, że tak. Jest chyba w toalecie. Mam dużą toaletę. Możliwe. To jest toaleta. Dobra, trzyma. Usłyszałem przez lokatora. Nic nie słyszę. Korytarz albo korytarze. Gdzie oni wszyscy są? Nie będziemy widział. Pani. Dobra, spróbujmy. Najwyżej nie pyknie. Jesteśmy u Lombardii. Ha, ha, ha. Nie, nie będę im nic kradł, żeby się nie kapnęli. Lecimy szybko na pierwsze piętro. Póki oni stacjonują tak jak... Stacjonują. Ciekawe, co, czemu tam jest otwarte okno. Gdzie to mam? Tam. Dobrze, tutaj. Podłożyć tu. Co jeszcze? To było. Iść do miejsca destynacji za rezydencją. No i to będzie chyba finał. Dobra. Trzeba coś wziąć w takim razie. Na pamiątkę. Oczywiście. Lampa. Co tu mamy? Gazetę. Fajnie, fajnie. Lampa, pyk. Zegar, pyk. Gitara za tanie. iMac. Gitara, laptop. Dobra, bierzemy wszystko. Nie mogę. Jeszcze ten gramofon zmieszczę. Czemu to jest otwarte okno? Dwa otwarte okna. No tu nic. Uciekamy. Tylko żeby nikt mi tu nie wyszedł. Nie powinni. Nie wiadomo jak to. AI. Jeszcze nie zmieszczę. Nie no, muszę zmieścić, panie. Dobra, get out mi z tym laptopem. Zobacz mnie to. Okej. Okay. Idź, idź, ziomeczku. Ja mogę. Boże. Dobra, jeszcze schowamy auto, jadymy. Chyba to jest już na zewnątrz, prawda? Ja pierniczę. Znaczy, wydaje mi się, a to jest jeszcze jakiś opuszczony dom. O kurde, dobra. Co zrobisz? Puuu. Lombardi, kurde. Koniec gry. Tak właśnie kończymy przygody w Thief Simulatorze. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Życzę miłego dnia albo nocy. Napiszcie w komentarzach, o której godzinie to oglądacie.
Staram się dostosować do was, widzów. No i trzymajcie się. Cześć. Czym jeszcze coś jest po napisach? A mogę otworzyć jak ku. Coś. Kliknąć, nie? No i nas czytało. Dobra. Dzięki za uwagę. I trzymajcie się. Cześć.